Panie trenerze, jak pan się czuje w Bielsku-Białej? Fantastycznie. Czuję się w Bielsku-Białej fantastycznie. Szczególnie po wygranym meczu, naprawdę. Nie jestem w stanie wymyślić coś, na co będę narzekał. Czuje pan jakąś presję na sobie? Pewnie, że tak. Ta praca wiąże się ściśle z presją. W związku z tym trzeba do tego przywyknąć i z tym żyć. Jak to się stało, że został pan trenerem? Był casting. 3X-y zaświeciły się na zielono i zostałem zaproszony do dalszej części castingu. Ale od początku swojego życia, jeszcze za dzieciaka, miał pan wymyśloną swoją karierę, że zostanę trenerem? Jak już w wieku 3 lat praktycznie miałem wszystko zaplanowane, życie dalej potoczyło się dokładnie według tego, co sobie zaplanowałem. Już przy pierwszej komunii planowałem, że będę w Podbeskidziu we wrześniu tego roku, także wszystko się spełniło. Wszystko się spełniło. Jest pan z Podlasia, tak samo jak nasz pan prezes. Macie jakieś dużo tematów do rozmowy? O Podlasiu rozmawiamy do tej pory bardzo rzadko, skupiamy się na razie na tematach piłkarskich. Dobrze. Więc może teraz zapytam troszeczkę o rodzinie, bo ma pan 2 córki. Czy jest tam jeszcze gdzieś w głowie syn, żeby był ten piłkarz w rodzinie? No, na pewno byłoby miło, ale życie pisze swoje scenariusze i na razie są 2 córeczki. Jestem z tego bardzo zadowolony i na razie to tyle. Kobiety pewnie by chciały, żeby pan był w domu i to troszeczkę pewnie bliżej Warszawy. Tak, ale tutaj odległości na szczęście nie są problemem. Doskonałe połączenie z Bielskiem. Pracy jest tyle i dzieci są w szkole, w przedszkolu, żona pracuje, także na razie czasu na odwiedziny nie ma za dużo, ale na pewno w pierwszej wolnej chwili to nadrobimy. Przez całą karierę, przez większość, miał pan duże wyzwania, bo w Dolkanie Ząbki przede wszystkim to dzięki panu klub się utrzymał. Później w Krakowie się nie udało i teraz znowu pod Beskidziu jest duże wyzwania. Bardzo mi miło, że tak to pani oceniła, ale udało się dzięki wszystkim, którzy tam pracowali. W Krakowie kilka rzeczy się udało jednak, kilka rzeczy się rzeczywiście nie udało, a efektem jest mój pobyt w Bielsku, a nie w Krakowie, ale z wielu rzeczy jestem naprawdę zadowolony. Teraz następne wyzwanie tutaj, tak naprawdę w Ekstraklasie każdy klub jest wyzwaniem, nieco innym przez specyfikę, ale taka jest ta praca. Nie wiem, czy pan wie, ale większość naszych zawodników, troszeczkę starszych i nawet nasz pan kamerzysta, wspomina mecz pod Beskidzia z Dolkanem, kiedy przegrali 2-0 w pierwszej lidze, bo dość się i zespołu, i pana bali. I stąd moje wspomnienia pod Beskidzie są bardzo miłe, bo był to mecz tak naprawdę dla Dolkanów wtedy przełomowy. Doskonale ten mecz pamiętam, dwie bramki Damiana Świerbleskiego i ten mecz pozwolił nam tak naprawdę uwierzyć w siebie w Ząbkach i utrzymać się w lidze. Miał kluczowe znaczenie. Pod Beskidzie było zespołem, które już praktycznie było w Ekstraklasie, w związku z tym pokonać zespół, który już był w Ekstraklasie na swoim terenie w tak ważnym momencie, to było coś, co nam pozwoliło uwierzyć w siebie i utrzymać się w pierwszej lidze. Powiedzmy o liczbach Dolkanie Ząbki. Rozumiem, że rozmawiamy o tym cudownym utrzymaniu kilka lat temu. Dokładnie. Rzeczywiście był taki moment, że kilka spotkań, bodajże 7 ostatnich w lidze nie przegraliśmy. Mhm. I to była taka seria, która później powtórzyła nam się 1,5 roku później z Dolkanem. Tam mieliśmy 8 zwycięstw z rzędu, także mam nadzieję, że i w Podbeskidziu tą serię uda się jakąś złapać, bo widać sytuację w Ekstraklasie, że wygranie 2-3 meczy z rzędu bardzo mocno winduje do góry, a w Dolkanie rzeczywiście było kilka fajnych momentów. Na pewno jeden z najbardziej sympatycznych to utrzymanie cudowne. To było coś, co warto było ciężko popracować, żeby coś takiego przeżyć. I w Krakowie, i tutaj ma pan tych samych asystentów. Proszę mi powiedzieć, darzy ich pan dużym zaufaniem? Nie wszystkich. Mariusz Liberda został w Warszawie. Czy darzy dużym zaufaniem? No, dlaczego oni? Nie mogę teraz powiedzieć, bo Posłuchają, są obok, także. No, są, także. No. Są, także. I już. Dobrze, to jakie plany na najbliższy czas? Na najbliższy czas bardzo potrzebna przerwa na reprezentację. Najbliższy czas to jest tylko i wyłącznie mecz z Koroną Kielce. Na nim skupiamy się już od ostatniego gwizdka z Łęczną tak naprawdę. I to jest coś, co w tym tygodniu mamy tylko w głowach i na tym się skupiamy. Na treningach mieliśmy wczoraj badania wydolnościowe, czyli chcemy zrobić bilans, który zastaliśmy tutaj w Bielsku i przygotować krótkoterminowy i długoterminowy plan, jak z zespołem pracować.
to mówiliśmy teraz o Podbeskidziu, a jeśli chodzi o Pana? Ojej, ściśle. Moje plany są ściśle związane z pracą w klubie, w związku z tym niewiele czasu na rozrywki, niewiele czasu na poznawanie miasta, ale mam nadzieję, że coś takiego szybko nastąpi, bo słyszałem, że jest co zwiedzać, zresztą ja tu w Szczyrku troszkę bywałem, także okolice znam. Super, dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo.